Witam Was serdecznie. Hrabiemu Potockiemu można zarzucić wiele, tym bardziej w kontekście jego akt IPN-owskich. Jednak nie można mu odmówić jednego, że doskonale porusza się w clickbaitowych tematach i daje clickbaitowe tytuły. Chociażby kazus polskiej miedzi i generalnie polskich złóż. 5000 dla każdej rodziny. Jeżeli tylko hrabia Potocki zostanie prezydentem, on co prawda potem ma się szybko zrzec tej funkcji prezydenta, co w sumie tutaj się jedno z drugim wyklucza, no ale jak on zostanie prezydentem, to uruchomi wydobycie, no i wtedy dla każdej rodziny będzie 5000 plus. A teraz mamy lek na koronawirusa. Ja wam powiem tak, no to już jest drugie lekarstwo, które hrabia Potocki ma, ale się nim nie podzieli. Pierwsze to było lekarstwo na raka. Tam się ludzie pytali, ja widziałem, jest pełno łapek do góry. Ludzie się pytali, jak można zdobyć to lekarstwo. Co można zrobić, żeby dostać ten lek. Ludzie się po prostu boją. A hrabia mówi, że on sobie popija, ale no w sumie tutaj dla Polaków tego nie ma. I takie krygowanie się, no że on by był w stanie wyprodukować jedną dawkę za 2 złote, ale no jego zniszczą, tak? Zniszczą go służby, zniszczą go różne instytucje, no generalnie kazus zięby. Tylko że jeżeli chodzi o zięby, to on rzeczywiście miał jakąś firmę, magazyny, które rzeczywiście pękały w szwach. I ja już tam pomijam, co to tam się stało, dlaczego to pozamykano. Chociaż myślę, że to są bardziej dyrektywy unijne, ale to nie o to chodzi. Rzeczywiście uważam, że faceta skrzywdzono. No ale tutaj rok temu czy dwa lekarstwo na raka, teraz akurat na koronawirusa mam, ale nie dam, bo jest PiS u władzy. Bardzo ciekawa teoria na temat tego choróbska. To jest no oczywiście produkt amerykański, no bo jakżeby inaczej, z lat 60. jakoś tak, wojna w Wietnamie i wtedy już to używano, tam w dżungli. Hrabia nie daje złudzeń, nie ma na to lekarstwa, tylko przypadek może zrządzić, żeby takie lekarstwo zostało wynalezione. To spytacie się, no to dlaczego hrabia no mówi, że ma takie lekarstwo? No otóż, no właśnie to był ten przypadek, to było to okienko czasowe, to był ten czerwony łabędź, czy jak tutaj dać w opozycji do czarnego łabędzia, laboratoria hrabiego Potockiego opracowały lekarstwo. W sumie to jak wyjdzie z dalszej części tego filmu no, hrabiego Potockiego, to jest lekarstwo i szczepionka w jednym, więc no, to jest już w ogóle ewenement i trzeba nietęgich głów, żeby no, połączyć ogień z wodą, połączyć coś, co się wyklucza. A tutaj mamy takie dwa w jednym. Krawaty wiąże, przerywa ciążę. Inaczej, rozłóżmy tą wiadomość, no tak ważną na skalę światową, myślę, że dla wszystkich, na czynniki pierwsze, pod względem logicznym. Jak to się stało, że jedno z laboratoriów, bo ja myślę, że hrabia Potocki ma nie jedno laboratorium farmaceutyczne, jak to się stało, że oni przypadkiem opracowali taką szczepionkę? No wiecie, to nie jest tak, że wy sobie wynajdujecie krem do twarzy albo jakąś tam, wiecie, jakąś witaminę, robicie i nagle przypadkiem zrobicie szczepionkę na najbardziej poszukiwanego wirusa, który na dobrą sprawę pojawiło się ten szczep. Ja nie zrobiłem tej teorii, jeszcze będę to robił, ale ten szczep został opisany jakoś w grudniu, w listopadzie i są na to dokumenty. Ja dotarłem poważnie do chińskich stron, gdzie tam naukowcy chińscy po raz pierwszy właśnie publikują, że ten szczep powstał. I teraz mijają od tego momentu, czy to był listopad, czy grudzień, no te 3 miesiące powiedzmy, no bo tam rozumiem, że ta szczepionka już została jakiś czas temu wyprodukowana, a my tutaj mamy połowę miesiąca. No więc te 3 miesiące już jest szczepionka. Już została opracowana na dobrą sprawę, no w sumie zanim to wszystko się rozpętało, nie? Bo to też oficjalnie grudzień, pierwsze przypadki. Niby tam się mówi, że to jednak listopad i teraz już jest szczepionka. Nie, to nie jest tak, że robicie coś innego i nagle ojejku, no tutaj wyszła taka szczepionka. Trzeba mieć dostęp do tego wirusa. Musieli być ludzie chorzy,
sprowadzeni do tego laboratorium. No i to musiało być w jakiś sposób testowane. Na pewno nie ma tych proceduralnych okresów czasowych, gdzie testuje się to, tak? Ja wczoraj widziałem jakąś kobietę, że coś, szczepionkę wczoraj bodajże, próbnie, pierwsza ochotniczka się zgłosiła i jej to tam wstrzykiwali, tak? A hrabia mówi, że ma tą szczepionkę. Szczepionkę i lak, dwa w jednym, ma to wpłynie. To jest 50, strzał 50. Nie wiem, jak często trzeba to brać, no ale z kontekstu, no, że cyklicznie, tak? Czy codziennie, czy co parę dni, trzeba sobie taką 50 szczelić. Tam świadkiem jest pewien młody mężczyzna, który od jakiegoś czasu robi te filmy z hrabim Potockim. Ja nie wiem, kto to jest. No jakoś tak to jest, że kiedy Marcin Król zrezygnował, to pojawił się właśnie ten młody mężczyzna i również hrabia Potocki mu ten specyfik podaje. Ja mam też nadzieję, że to nie jest tego typu lekarstwo, że traci się świadomość, ma się zawroty głowy. Co więcej, hrabia Potocki sugeruje, że ma więcej tego typu specyfików, dzięki którym jest taki inteligentny, taki przystojny, wiecznie młody i na pewno też ta bogata wyobraźnia jest wspierana farmaceutycznie. Wróćmy może jeszcze do tego specyfiku, no bo w końcu to o to chodzi. Czyli jest w płynie, to jest 50. W Polsce dla Polaków nie będzie tego produkowanego, ale hrabia dostał zamówienie na 100 tysięcy litrów. I teraz też możemy sobie zadać pytanie, dlaczego nie mówią o tym w telewizji, dlaczego nie mówią o tym w mediach, tylko mamy jakieś oświadczenie różnych laboratoriów, że my tam za parę miesięcy opracujemy. Teraz, tak jak mówiłem, pierwsza tam kobieta jakiś zastrzyk dostała, a tutaj już gotowy specyfik, no gdzieś wiecie, w jednym z zagranicznych laboratoriów hrabiego Potockiego takie zamówienie poszło, no i domyślam się, że tam za kilkanaście dni to po prostu wszystko ruszy. Tym bardziej, że jak mówię, ten hrabia i sam popija i temu młodemu mężczyźnie ten specyfik podaje. Co to by mogło oznaczać, że jest cisza informacyjna w mediach, dlatego że nie będzie on ogólnie dostępny, że będzie on podawany jako czy lek na wzmocnienie, czy może dla chorych osób. Myślę, że tylko dla członków elit, dla globalnej elity, dla banksterów, dla londyńskiego City, dla całej śmietanki i oni się nie dzielą z nami tym, że z hrabią Potockim takiego deala podpisali. Zresztą oni mogą nawet nie wiedzieć, że to jest jedno z laboratoriów hrabiego Potockiego, ale to też wychodzi dwulicowość elit światowych, że oni już mają 100 tysięcy litrów w strzałach po 50 i nic nam nie mówią, trzymają nas w ciemnocie. I tutaj się jednak, widzicie, ulało, prawda? Nie wiedzielibyśmy, a oni może nawet już teraz to lekarstwo mają. No ja też nie mogę przemilczeć tego faktu, że zostałem niejako wywołany do tablicy, ponieważ na samym początku, no kiedy hrabia tam się krygował jeszcze, że to lekarstwo ma, no legendował się niejako tym, no, że już jedno z jego laboratoriów wynalazło lekarstwo na raka. Generalnie z tego, co pamiętam, to na wszystkie odmiany. Nie wiem, czy to też jest 50, czy to jakoś inaczej, ale no, że coś takiego zostało wynalezione, że ludzie nie dowierzali, w tym ja, no bo fakt, ja pozwoliłem sobie być bardzo sceptycznym i no niejako ja miałem przeprosić hrabiego po tym, jak, no nie wiem, to lekarstwo zobaczyłem, czy zobaczyłem dowody. I rzeczywiście był taki film, gdzie poddawałem wątpliwość to, że taki specyfik istnieje. Robiłem różne analizy no, pod kątem logiczności, że no, w końcu jeżeli tutaj, bo to jest ten sam powód, tak, no, w Big Pharma i w Polsce nie można tego produkować, no, ale wybierzcie mnie na prezydenta, czy tam wybierzcie moją partię, no to ja to wtedy do dystrybucji dostarczę. No czy jednak naprawdę nie dałoby się tego wyprodukować i trzepać na te ostre pieniądze i ta cała Big Pharma po prostu byłaby przez hrabiego Potockiego wykupiona, tak? No i wtedy powiedziałem, że jeżeli no rzeczywiście będzie takie lekarstwo, jakieś dokumenty, no czy jakieś inne cuda, nie widzę, nie pamiętam, co ja tam wtedy oczekiwałem,
Ale no, że ja przeproszę, że ja nawet pamiętam takiego zwrotu użyłem, że ubiorę się w różową bieliznę i będę chodził po centrum miasta i przepraszał, mówił, że hrabia Potocki jest dobrym człowiekiem i no po prostu odszczekam to wszystko i będę gorącym fanem, piewcą naszego księcia, naszego hrabiego Potockiego, że będę go wychwalał na każdym kroku. Jakoś tak to szło. No i hrabia pokazał dokumenty. Owszem, pokazał dokumenty. Z tego co ja pamiętam, to był dokument jeden związany z protetyką, jeden był z liszajami, a jeden to była jakaś praca magisterska czy doktorska jakiejś dziewczyny, która była na jakiś inny temat. No i dobrze, to hrabiego Potockiego. No, nie przeprosiłem, jeżeli chodzi o lekarstwo na raka, ale ja cały czas się łudzę, że no, może chociaż tutaj, może chociaż ileś tam tysięcy istnień ludzkich ten nowy specyfik uratuje. Więc ja jestem cały czas pełen dobrej woli, mimo że jestem sceptyczny, mimo że tych dużo ambitnych planów jednak się nie powiodło, no bo w końcu ile? 200 milionów funtów na kancelarię prawniczą w Londynie. No jakoś nie słyszymy o doniesieniach o reparacjach w mediach. Trybunał, arbitraż gdzieś tam z ambasadą niemiecką, długi kachalne, również było pismo do ambasady, prawa noachickie tutaj w Polsce za reparacje. No, o tym wszystkim jest cisza, nie? Więc no to jest nowa wiadomość. Ja może jestem bardzo infantylny, ale wierzę, że jednak hrabia, ja już nie mówię, że po 2 złote, ale po 10 złotych dla kilku tysięcy Polaków, dla tych potrzebujących, dla tych, którzy teraz jest im ciężko i dla ich rodzin, jednak jakąś beczułkę hrabia z piwniczki wytarga i no po prostu w świetle kamer Jupiterów, TVN-y, Polsaty przekaże tą beczułkę. I tak jak hrabia mówi na początku, że to jest kilkanaście dni, i już widać, że ludzie zdrowieją. Ja cały czas wierzę, że to się uda. A ja Was zapraszam na Twittera, na playlisty. Zobaczcie sobie playlisty na głównej stronie kanału, a także w linkach po rozwinięciu opisu. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Poklikajcie parę sekund, poprzejeżdżajcie w górę, w dół, z boku. Nie zostawiajcie mnie tutaj samego. Zostańcie jeszcze ze mną na kilka minut. Jak się filmik nie spodoba, zawsze możecie wyłączyć. I mam nadzieję, że do następnego. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.